że... Wydaje mi się, Radio Benfica, czyli że... Związana z funkcjonowaniem już samej mamy spółki, która przedstawiała te automaty, czy katalizatora spółkowego. A to przedpołudniowy flesz RMF Max Warszawa, 6 km najeżonych przeszkodami. Weekend 20 i 21 sierpnia w stolicy rusza Ranmageddon. Ekstremalny bieg wystartuje na plaży Utrata przy Zalewie Bardowskiego. Więcej na ranmageddon.pl. Wakacje to czas, kiedy pozwalamy sobie na więcej. Ekstra jedzenie, czasami w dużych ilościach, różne napoje, które powodują, że nam przybywa tu i ówdzie. Jak sobie z tym radzić? Zanim pozwolimy sobie potargować wakacje, zastanówmy się, czy powrót wagi sprzed urlotu będzie równo przyjemny, jak wolne jedzenie, tłustych czy kalorycznych posiłków. Radziła dietetyk Monika Niedziałkowska. Pięknego dnia, życzę komfort prognozy, producent naturalnej wody mineralnej, Kuszynianka. W drugiej części dnia możemy liczyć na przyjemną aurę, zapewniają synoptycy IMGW. W całym województwie będzie się przejaśniać, pojawi się także słońce. Maksymalna temperatura dojdzie do 17-18 stopni. Ciśnienie wysokie, ale niestabilne. Biometr korzystny, wiatr umiarkowany, słaby. Pięknego dnia, życzę komfort prognozy, producent naturalnej wody mineralnej, Kuszynianka. Moherowe wibracje, oszusty sztuczne, takich, którzy przechodzą już w gady, no tak. Pana Boga wyrzuca się z serca, no jak my to dawno wyrzucili Jezusa, zabili. Potem udają się pod pozorem, tu się wszyscy modlą, pod pozorem, że pomagają sobie wzajemnie, pod pozorem. Też znam taką Janeczkę Sobieską właśnie, tak jak mówię, która wzięła do dziecka aż kilka osób. No ona była nawet przyjaciółmi, była dobroczynna i działała, pracowała. Ale potem tak dużo pracowała, że jej to odbiło. Coraz rzadziej na zebrania przychodziła, a potem, że inwalidka, potem, że udawała, że jest chora, że nie ma oczu. I tak długo, proszę Państwa. Puka śmiechu na wydechu. Gdy nadaje nasze radio. To KFM Eurokomisja. Barbie, Benji, Dunstrom, Edza. I potem te osoby, którym ona pomagała, ona, ta Janeczka Sobieska, ich umarła. No to samo robią, że też udają, że pomagają. Udają, że pomagają, pieniądze zabierają, wysysają, okradają wręcz. Tutaj jest taka moda w Warszawie zapraszania ludzi, goszczenia i pseudogoszczenia i okradania. Okradanie. Tutaj też na górze stuki puki, na suficie stuka, facet z babą mieszka. I to szaleje strasznie. Gdy nadaje nasze radio. KFM Euro. Komisita. Barbie. Baby. Langstrom. Inwentaryzacja prowadzona jest w trzech nadleśnictwach oraz w Białowieskim Parku Narodowym. Inwazja Pokémonów. Pokémon Go. Gra zakorzeniona w kulturze i systemie wierzeń Japonii niesie duchowe zagrożenia, pisze w naszym dzienniku pedagog Małgorzata Wiączkowska. Środy z historią.
obrońcy Tobruku. Wytrwali w piekle pustyni. Żołnierze Brygady Strzelców Karpackich w drodze do wolnej Polski. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Szanowni Państwo, dziś jak każdego 10 dnia miesiąca zapraszamy na wspólną modlitwę za tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku i za naszą ojczyznę. Przy świętej w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa... No raczej ci, co umarli, to już wiesz, umarli. Już nic nie zrobisz. Nie ma co, nie ma co, nie ma co. Radio Concita. Modlitwa za żywych jest pożyteczna, ale za umarłych jest bezużyteczna, bo ci wiedzą, którzy są żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą. Także Pismo Święte wielokrotnie w każdym miejscu podkreśla, nawet tutaj taką broszurę mamy o życiu pozagrobowym, opowiadamy. Żydzi nigdy nie wierzyli w życie pozagrobowe. Chciałem zapytać o polskie mleko. Państwo jako Solidarność też organizujecie konferencję. Wczoraj była druga konferencja Polskie Mleko Wysokiej Jakości od rolnika dla konsumenta. Wczoraj w Krasnym Stawie, trochę wcześniej, bo 26 czerwca w Ciechanowie w Mazowieckim i wiem, że planujecie jeszcze jedną 23 sierpnia w Bielsko-Podlaskim, czyli dla Podlasia. Jakie założenia tej konferencji? Można powiedzieć, temat sam wiele mówi, ale wiemy, że temat polskiego mleka to też problem embarga Rosji, pytanie o politykę Europy, czyli Komisji Europejskiej, co ona na to, że polscy rolnicy, polscy, prawda, przedsiębiorcy, bo to też mówimy trochę szerzej, mają konkretne problemy, które próbują rozwiązywać. No tak, rzeczywiście sprawa mleka jest najtrudniejsza w ostatnim okresie dla polskich rolników, hodowców krów, i tu podejmowaliśmy jako związek wiele działań, aby poprawić sytuację na rynku mleka. Zresztą ona jest w dość długim już kryzysie. Ceny są poniżej kosztów produkcji i wspólnie tu działaliśmy z organizacjami związkowymi, jak i również Krajową Radą Spółdzielczą Mleczarstwa, jak i również Polską Izbą Mleka. Podjęliśmy działania tutaj z innymi związkami w Kopa Kodżeka, bezpośrednio tu w Polsce, i kiedy był komisarz do spraw rolnictwa Filip Hogan, jak i również pisma. W czerwcu jeszcze pisaliśmy tutaj wspólnie, popierając inicjatywę polskiego rządu, żeby pakiet pomocowy przyznać dla pomocy producentom, jak i również umorzyć kary, które przecież są potężnymi karami, bo przecież ponad 90 groszy za litr mleka, którego trzeba zapłacić, a tak naprawdę za mleko już teraz niektórzy mieli 90 groszy, a w niektórych przypadkach nawet 60 groszy. W związku z tym pokazuje to, że trzeba było więcej płacić kary, niż te działania podejmowane zostały. Nawet ten pakiet, który został przyjęty zaraz jeszcze w lipcu, no on pokazał, że można coś uruchomić z Komisji Unii Europejskiej, ale to są środki niewystarczające, to są małe, ale jest jakaś pomoc, jest jakieś działanie. Natomiast my jako związek również działamy w kierunku promocji polskiego mleka, gdyż wiemy, że trudności, które są na rynku, powodowane są brakiem eksportu, a z tego co wiem, to jest około 30% produkcji naszej idzie na eksport. W związku z tym załamanie się rynku rosyjskiego, embargo rosyjskie, to jest embargo polityczne, wiadomo z jakich względów, bo chodzi o Ukrainę. A z tych 30%, panie senatorze, panie przewodniczący, z tych 30% ile szło w stronę Rosji? No to kilka procent, ale te kilka procent to jest znaczące, bo to jak mówimy często, my rolnicy, to wystarczy łyżka dziegciu, żeby popsuć beczkę miodu, czyli załamanie rynku częściowo naszego rosyjskiego, częściowo innych krajów Unii Europejskiej spowodowało, że kraje na przykład Francja, Niemcy, czy tam Holandia, czy inne kraje do Polski eksportowały
nam produkty mleczne tu nam na rynek do sieci spychały, co obniżały cenę. Miasto było celem ataku gazowego, wyrzucono także bomby kasetonowe. Co najmniej 4 osoby zginęły, a ponad 55 zostało zakrytych gazem. Bombardowanie cywilnej infrastruktury spowodowało, że ponad 2 miliony osób jest pozbawionych prądu, wody i leków. Aby dotrzeć do nich z pomocą humanitarną, podkreślają eksperci ONZ, przerwa w walkach powinna trwać co najmniej 2 doby. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne deszcze, na wybrzeżu możliwe lokalne burze, wysoko w Tatrach możliwe deszcze ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 16 do 19 stopni, w Dolinach Karpackich lokalnie 12 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1900 hektopaskali i będzie się wahać. Były wiadomości w Radzie Maria, więcej za godzinę. Żeby promować tego mleka jak najwięcej na polskim rynku, bo na przykład polscy konsumenci mają ponad 200 mleka. Praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznych to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja w telewizji TAM o godzinie 18.15, następnie druga część o 21.30 w Radiu Maryja. Gościem naszych rozmów będzie pani poseł, profesor, doktor habilitowany Józefa Hrynkiewicz. Praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznych. Serdecznie zapraszamy. 5 minut po godzinie 10. Pozdrawiamy bardzo serdecznie najmłodszych słuchaczy i zapraszamy na audycję, którą przygotowaliśmy dla was dziś. To w mieście? Co ja miałam kupić? 20. Pogoda. Dziś sporo przyjaźni, choć nad morzem, na wschodzie, w Małopolsce i na Górnym Śląsku zbierze się więcej chmur i może popadać deszcz. 17 stopni maksymalnie pokażą dziś termometry w Kielcach, Katowicach i Krakowie, 18 w Lublinie, Gorzowie, Szczecinie i w Lublinie, 19 w Warszawie, to Toruniu, Wrocławiu i Łodzi. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. My nie ma nic się uczuł na Saskiej. Jesteśmy w najlepszym miejscu. Pokazujemy, co to za Saskia. Co to za wielkie tego świata. Jak nisko spadnie. Dobrze, program Owczarek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. W studiu profesor Stanisław Krajewski, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Profesorze. Najnowszej więzi w dziale Dzieci Abrahama, bardzo interesujący tekst, który serdecznie Państwu polecam, to jest wystąpienie Pana Profesora na sympozjum z okazji Dnia Judaizmu w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Gnieźnie w styczniu tego roku. No i tekst zatytułowany I Sprawiedliwość i Miłosierdzie. No bo właśnie, Bóg i Sprawiedliwy i Miłosierdzie. No i pytanie na ustach wszystkich, jak można połączyć sprawiedliwość z miłosierdziem, no bo przecież jeden kor to sprawiedliwość, on się kieruje pewnymi zasadami, a drugi to miłosierdzie. No i albo jedno, albo drugie. Jak można te dwie rzeczy ze sobą połączyć? Oczywiście wszyscy wyczuwamy to napięcie. Niesprawiedliwość to jest no, w gruncie rzeczy jakaś proporcjonalność odpłaty za złoczyny, prawda? A miłosierdzie to jest rezygnacja z odpłaty, ale w każdym razie z proporcjonalnej odpłaty. No dobrze, ale jeśli to stosujemy wobec Boga, to zakładamy, że to się da zrobić tak normalnie, jak to stosuje wobec ludzi i innych przedmiotów tego świata. Tymczasem o Bogu nic nie wiemy tak naprawdę i jest bardzo mocno i taką nieustępliwą tradycją w tradycji żydowskiej religii, że Bóg jest całkowicie miłosierny, to jest całkowicie sprawiedliwy. No tak samo jak pytanie, jest u Arabów, Bóg nie do Boga. Sprawiedliwi ta religia jest bardzo dobra, tylko że prywatni pokątni ludzie robią to inaczej. Ludzie to już dawno mówili. Mówię, że ja to nie mówię, że ja to opuścił ten kraj. Będzie takie ograniczenie, jak nasz. Czytacie z księgi.
ale są inne problemy, które są jak najbardziej zrozumiałe dla Ciebie. Już pierwsze jest takie, że Bóg ma różne oblicze. Czy jest oblicze do sędziego, czy jest oblicze tego miłosiernego rodzica. Nie mogą zatrzymać, nie mogą i że one są oba równie ważne. Chodzi głównie o przejście. To właściwie jest wtedy bardzo łatwo uzmysłowić, bo gdy pomyślimy o sytuacji rodzica wobec dziecka wśród nas ludzi, no to mamy taką sytuację, no, że są pewne sytuacje, w których dziecko trzeba jakoś sprawiedliwie ukarać. Tak robią, prawda, rodzice i trudno, żeby tego nie robili. Z drugiej strony, no, to miłosierdzie jest czymś, co jest no, podstawowym wymiarem stosunku rodzica do dziecka w normalnej sytuacji. No więc co? No, to znaczy, jeśli ma być kara, to ona musi być robiona jednak w duchu miłości. Czyli to jest możliwe nawet w takim zupełnie ludzkim sensie. No ale to zatrzymajmy się przy tym ludzkim sensie, bo w taki sposób, jaki pan profesor to opowiedział, to doskonale rozumiemy, jako dzieci czy jako rodzice, znamy to. Problem zaczyna się w momencie, kiedy człowiek, a przecież człowiek tę luki w opcjach, które Bóg mu zostawiał, dostrzegł już na samym początku, więc kiedy człowiek rozpoznaje, że no właśnie, mając do czynienia z jednej strony ze sprawiedliwością, a z drugiej z miłosierdziem, właściwie można tutaj grać, tak? Czyli matka czy ojciec, który powinien ukarać sprawiedliwie, odpowiednio zmanipulowany, jednak postąpi może miłosiernie. No i wtedy mówimy, fajnie, udało mi się sprawić, że zamiast sprawiedliwego rozwiązania było miłosierne, na moją korzyść, a więc trochę niesprawiedliwe. I problem też się zaczyna w momencie, kiedy pojawiają się inne dzieci, tak? No i wtedy patrzymy, jak które dziecko, czy to bardziej sprawiedliwie, a to bardziej miłosiernie, i to teraz może być przyczyną zgorszenia. Oczywiście, na pewno tak jest. Dlatego jest to zawsze bardzo trudna sprawa, jak, prawda, wyważyć jedno z drugim, jak wyważyć sprawiedliwe ustosunkowanie się wobec dziecka, powiedzmy, czy kogoś, no, kogo mamy osądzić, jeśli jesteśmy sędziami, czy to formalnie, czy nieformalnie w jakiejś sytuacji, a podejście, no, które jest litościwe, którym chcemy odpuścić, którym chcemy, prawda, no, wziąć pod uwagę wszystkie możliwe okoliczności łagodzące. No, dobry sędzia, czy dobry rodzic powinien wszystko to brać pod uwagę, ale jednocześnie nie rezygnować z jakiegoś rodzaju podejścia sprawiedliwego, ponieważ zupełna rezygnacja z tego prowadzi właśnie do złych konsekwencji. Nawet kiedy to nie jest sytuacja, w której się porównuje jedną osobę czy jedno dziecko z innymi, ale nawet w sytuacji, kiedy porównujemy do jednej osoby. No, wszyscy to rozumieją. Teraz jeśli chodzi o żydowską teologię, to jeszcze jest inny sposób ujmowania tej dwoistości, tych różnych oblicz, prawda, różnych Boga, różnych tych stron, które Bóg pokazuje. I właśnie są dwa obrazy. Jeden obraz to jest to, że są różne imiona Boga. O Bogu nic nie wiemy, właściwie jest to taka tajemnica, o której zawsze można mówić tylko metaforycznie. No ale mamy jakieś opowieści, mamy teksty święte, więc coś na tej podstawie budujemy, jakieś sobie wyobrażenia. No ale to wszystko, żeby nie było prymitywne, prawda, musi być pogłębione. A jednym ze sposobów ujmowania tej niezrozumiałej rzeczywistości jest to, że właśnie są różne imiona nadawane stwórcy świata. No i jedno takie najbardziej znane imię ogólne to jest Elohim. To jest imię, które właśnie się odnosi do sprawiedliwości Boga, bo jako sędzie jest stworzycielem i przez to sędzią stworzenia. Natomiast jest to drugie imię, które się zapisuje po hebrajsku za modłoskami JHWH, którego nie wymawiamy.
tak zwany tetragram, czyli czteroliterowe imię Boga. No, ale to jest imię Boga chyba najważniejsze, ten tetragram, skoro 7 tysięcy razy jak będą to pomijać. O Jezusie też nie będą mówić, potem zarzucą cały świat szatana książkami świeckimi, tak żeby nikt nie patrzył się na imię, które właśnie łączy się z przymiotem miłosierdzia. Dziękuję bardzo. Przepraszam, panie pośle. No bardzo ciekawą rzeczą jest to, że można ten najbardziej może znany, powszechnie znany werset Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz Pan jeden, można właśnie zinterpretować, biorąc pod uwagę to, że tam są użyte w różnych miejscach, tam gdzie mówimy Bóg czy Pan, właśnie te dwa imiona. Czyli jeden sprawiedliwe oblicze, a inne sprawiedliwe miłosierne. No to jest powiedziane, że Słuchaj Izraelu, Pan, i tu jest to imię czteroliterowe, czyli miłosierne, przymiot miłosierdzia występuje na pierwszy plan przy tej interpretacji. Czy ta strategia realnie, czyli nasz Bóg, i tu jest ten Bóg sprawiedliwy, i potem znowu jest to imię, jest jeden. Czyli powiedziane jest jakby, że ten Bóg, który ma i to oblicze, jest jeden, czyli ta jest jedność tego właśnie aspektu sprawiedliwości i aspektu miłosierdzia. Czyli to jest ujęcie poprzez imiona i, no i też możliwość nawet właśnie interpretacji takiego wersetu. A drugie ujęcie, jeszcze bardziej obrazowe, jest w Talmudzie, to jest opowieść o tym, pewnego rabina, o tym, że Bóg się modli. Jak to może być, że Bóg się modli? No, to się, jest to odniesione do pewnego wersetu, że tam, w każdym razie mogę go znaleźć, bo w tej chwili go nie pamiętam, ale no, bo, że jest powiedziane u Izajasza, że przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy.